się urodzili Małgorzaty Zastępy. Małgosia jest pielęgniarką koordynującą oddziału noworodkowego i ja nie wiem, jak ona to robi, ale przychodzi pewnego dnia od czasu do czasu do mnie i mówi: proszę tu podpisać prawym dolnym rogu, bo fundacja jakaś tam chce nam dać pieniądze. No to podpisuję, prawda? A potem na konto trafia 100 tysięcy i mamy termin, żeby je szybko wydać. A potem pani Małgosia przychodzi i mówi, że znalazła następną fundację, albo owsiaka, albo nie wiem, jakąś inną. I ten oddział noworodkowy tak cichcem, powolutku, dostrzeżenie, no posiada taki sprzęt, że naprawdę wiele szpitali może nam zazdrościć. Bardzo pani dziękuję za to zaangażowanie. Przecież nikt z pani... Robimy to zupełnie z własnej inicjatywy. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować. Ja tu jeszcze się pogratulować. Zbliżamy się do końca. Proszę Państwa, ja pracuję w szpitalu niedługo, 3,5 roku. Chociaż znam szpital dłużej, bo znaczy pracuję na tym stanowisku, bo w ogóle to trochę dłużej. Ale kiedy zastanawialiśmy się, czy mamy w szpitalu takie osoby, które byśmy chcieli uhonorować za ich codzienną pracę, taką pracę, która wydaje się, że jest zwykłym wykonywaniem swoich obowiązków. Ale pewnie nie zawsze tak jest. Pewnie ludzie często wkładają dużo więcej serca w to, co robią. Poprosiliśmy kilka osób, głównie ze szpitala, ale też ze starostwa powiatowego, aby stworzyli specyficzną kapitułę, w której suwerenne decyzje się nie wtrącaliśmy. Kapitułę tej szykowała pani dr Małgorzata Wolska, którą z przyjemnością zapraszam tutaj. Wyłoniono nazwiska osób, które zdaniem tego obecnego gremium zasłużyły na to, żeby dzisiaj wyczytać właśnie te nazwiska. Są ludzie, którzy pracują w taki sposób, że jednym tchem zespół naszego szpitala mówi, że to tak, to oni mogą być wzorcem, oni się angażują ponadprzeciętnie, należy im się szczególne uznanie. Zapraszam w tej chwili panią Małgorzatę Keńską. Kapitula przyznała wyróżnienia zarówno aktualnym, jak i byłym pracownikom. Przyjęcie podziękowania pana doktora Witalisa Ruszkowskiego, który przez mnóstwo lat szefował oddziałowi anestezjologii intensywnej terapii. Tadeusz Woźny, lekarz społecznik, świadactwo, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Zwykle pana doktora Woźnego inicjatywą jest to, że może by trzeba szpitalowi coś tam kupić. Pani dyrektor Erika Bocianowska, która kierowała tym szpitalem w momencie, kiedy też stanął na zakręcie, bo przekształcał się z zespołu zakładów opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. No, była zaolbrzymia praca, potem były inwestycje, spalanie odpadów, mnóstwo zaangażowania, za które dziś dziękujemy będzie. Anna Wodzińska, czyli dział kadr naszego szpitala. Ja wiedzy mądrości pracowniczej. Dziękujemy za mnóstwo lat współpracy. Dziękuję.
Adela Kobza. Nasza aktywna zawodowo przez wiele lat pracowała w naszym oddziale chorób wewnętrznych. Dziękujemy za te lata poświęcone naszym pacjentom i naszemu szpitalowi. Doktor Wolska dopowiada, że wykształciła mnóstwo specjalistów chorób wewnętrznych. Pani Elżbieta Czerwińska. W takim momencie nam się trochę ta diagnostyka zaczęła sypać, ale pani Ela dźwignęła. Pani Beata Blizdło, zapraszam. Naszego szpitala. No, sami Państwo wiecie, czym jest pielęgniarstwo w takim szpitalu jak nasz. Dziękuję bardzo za współpracę i za wielkie serce. I pani Krystyna Przymusińska. Myślę, że nie będziemy na następne 150 lat czekać. Pewnie znajdziemy sobie okazję do poświętowania. Dziękuję Państwu. A przepraszam, jeszcze widzę, że są jakieś osoby na sali, które chciałyby zabrać głos. Sąsiadka z Zamiedzy. Idzie sąsiadka z Nowego Dworu Gdańskiego, pani dyrektor Elżbieta Ścińska. Tak. Szanowni Państwo, ja powiem bardzo krótko. Dziękuję, gratuluję i życzę dużo zdrowia dla wszystkich działaczy, dla wszystkich mieszkańców, dla całego powiatu, a szczególnie dla pracowników. I jeszcze dodam jedno słowo. Zazdroszczę. Panie dyrektorze, na pana ręce. Chciałam powiedzieć, że zazdroszczę powiem kogo? Starosty. I na ręce pana starosty chciałam właśnie złożyć formie podziękowania, gratulacji. Żałuję bardzo, że nie ma Nowego Dworu i starosty nowodworskiego. Był zaproszony, niestety nie. Żałuję, że ludzie z Nowego Dworu, może ktoś tutaj jest, nie słyszą, nie widzieli tego. Dzisiejsze spotkanie, dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie tutaj, było wielką nauką też. Zobaczenia wielkiej kultury, wielkiej pracy w tak ogromnej rzeszy. Naprawdę bardzo Państwu wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Państwu teraz to takim skromnym tutaj chciałam podziękować. I chciałam koledze pogratulować, że wiedział, gdzie przyjść do pracy. Nie tylko powiat, nie tylko starostwa, ale również jednostki organizacyjne, które funkcjonują na terenie powiatu, to również pani dyrektor hotelu, to również nasi dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor Urzędu Pracy, pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Postanowiliśmy tak wszyscy razem, bo to nam podobno dobrze wychodzi w takiej pracy zespołowej, zrobić wspólny upominek. Na ręce pana dyrektora przekazujemy, natomiast oczywiście mamy nadzieję, że Państwo zdecydujecie, gdzie, na których ścianach zacisną te zdjęcia. Natomiast oczywiście myślę, że w imieniu nas wszystkich życzę Państwu, żebyście Państwo cały czas byli tacy uśmiechnięci jak dzisiaj. Przekażcie wszystkim tym, którzy w tej chwili są na dyżurach, prawda? Ponieważ my tu sobie rozmawiamy, a ludzie pracują w szpitalu. W takim razie bardzo proszę, przekażcie Państwo wszystkim współpracownikom nasze najserdeczniejsze życzenia. No dyrektor musi, prezesie musi gabinet poszerzyć. Galeria powstanie.
Na zakończenie, na podsumowanie tej pięknej uroczystości chciałem w imieniu własnym i swoich strażaków podziękować panu prezesowi i państwu za tak wspaniałą współpracę, jaka jest między Państwową Strażą a tutaj szpitalem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nieraz nas woda zalała z deszczu, nieraz nam drzewo spadło na głowę. Kto? To tego mam, bo straż pożarna po setki kajer. Karetka. O, karetka. Tak, naprawdę współpraca się.